Halo, halo. Dzień dobry. Witam was w kolejnym odcinku z serii Co by było gdyby. Dziś zadamy sobie pytanie. Co by było gdyby Sean pojawił się w pierwszym sezonie? Zapraszam do oglądania. Na początku zadajmy sobie pytanie, kim jest Sean. Sean jest chłopakiem, który ma obsesję na punkcie zombie. On dosłownie widzi wszędzie zombie. A nawet w twoim komputerze na bank jakiś się schował między folderami. Generalnie jest dość wysportowany, sprytny oraz inteligentny. Występował on na wyspie Bakitev i jest to jedyny sezon, w którym się pojawił. Reprezentował on drużynę Masquack oraz zakochał się w olbrzymce o imieniu Jasmine. Więc teraz zadajmy sobie pytania. W jakiej drużynie on by był? Cóż, wydaje mi się, że Okonie. Ale może susły, kto wie. Jak daleko by zaszedł? Wydaje mi się, że spokojnie dałby sobie radę dojść do odcinka, gdzie odpadł DJ. Czy Heather maczałaby palce w jego wyeliminowanie? Cóż, to zależy. Czy Heather widziałaby w nim potencjalne zagrożenie? Może tak, może nie. Nie wiem, tutaj nie jestem w stanie wam na to odpowiedzieć. A wy? Co sądzicie o Seanie w pierwszym sezonie? Dajcie znać na dole. To by było na tyle. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Zostawcie łapkę w górę lub w dół, jak się spodobał, bądź też i nie. I udostępniajcie film tak, aby kanał mógł się dalej rozwijać. Na razie, trzymajcie się i cześć.